Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już materiale oczywiście ze Skyrima, o tak. Słuchajcie, ostatnio rozpoczęliśmy tak jakby już, może jeszcze nie rozpoczęliśmy zadania dla Mrocznego Bractwa, ale coś co nas może wprowadzić do niego. Musimy zabić jakąś tam, nie wiem kto to jest do końca, ale jakąś wredną babę, która jest w jakimś sierocińcu i ona jest zła. Okej. Dziwnie to brzmi, ale tak, jest taka zła baba w sierocińcu. To brzmi jakby to było z jakiejś bajki, no ale cóż. Dobra. Ten sierociniec w takim razie musi być tam. Dobra, może się poskradajmy, bo mamy noc w sumie, więc być może... A nie, nie będę musiał się wkradać. Okej, okay, jak nie muszę się wkradać, to spoko. Jest otwarte. Gdzie ja mam iść? O, ktoś coś gada. Od obowiązków dostaną dodatkowe lanie. Czy wyraziłam się jasno? Tak, Belgrelot. I jeszcze jedno. Dość mówienia o adopcji. Nikt takich nic po nie, nie adoptuje, nigdy. Nikt was nie potrzebuje, nikt was nie chce. Dlatego tu jesteście, kochanieńcy. Dlatego będziecie tu, póki nie dorośniecie i nie wyrzucą was na pastwę okropnego świata. Co wy na to? Kochamy cię, Grelot. Dziękujemy za twoją dobroć. Tak lepiej. A teraz zmiatać. O, pszczy mury, wy. Ja pierdolę, ale z niej dziwka. Ej, serio. Ale z niej dziwka. O kurwa, kogoś takiego dobra. Już nie dziwię się, że chciał ten chłopak, żeby zabić ją. Tak właściwie czekajcie, bo ja wiem co. Bo, nie to, zaraz. Który tu chciałem? Aha, to. Magia. Ponieważ ja sobie chcę wyłączyć chwilowo przywracanie, bo ostatnio mnie to trochę denerwuje, jak chodzę i leczę. Jak ja to mam wyłączyć? O, chyba tak. Jak teraz sobie wyciągnę sztylet. W ogóle właśnie lepiej jest uderzać z tego co czytałem, nie tym ostrzem słowików, tylko właśnie tym sztyletem, bo to jest sztylet i to jest nieostrze i to ma więcej damage'a, znaczy razy tam jakby więcej. Dobra. Kim jesteś? Nie wiem kim ona jest, ale chciałbym to zrobić po cichu jednak. Skoro mam zabić kogoś, to wiecie. Tak, Grelot? Przez płacz Hroara nie mogę spać. Daję ci szansę wyperswadowania mu tych łez, albo dostanie pasem. Dobra, zajmę się tym. Aha, spoko. Dobra, to niech ona idzie. Bo nie wiem, ona może jest jakaś spoko, nie wiem kim ona tak właściwie jest. Jakąś jej pomocniczką, no ale skoro toleruje to co się tutaj dzieje, więc też pewnie jest jakąś suką. Nie wiem, gdzie ona siada, tam siada. A ja muszę zabić tą Grelot, czy jak ona się kurwa tam zwała. O przymury, to było najlepsze co mógł powiedzieć, co ona powiedziała tym dzieciakom. W ogóle to ciągle nikt mnie nie wykrył, nikt mnie tu nie widzi. O, dzieciory, nie wiem czy wy mnie możecie zobaczyć, ale ja bym to chciał zabić tamtą po cichu. Nie wiem, czy jest taka możliwość, ona stoi, ta stoi, w ogóle miała się zająć kimś tam, to nie, ma to w dupie. Cholera, chciałem teraz właśnie ją załatwić, ale dobra, może ona się usadowi w jakimś ciekawszym położeniu. Nawet nie zamierzam z nią rozmawiać, to dziwka, więc... Konstancjo! Co się zaś dzieje? Tak, Grelot? Będzie kłopot z Samuelem. Uważa się za przywódcę innych dzieci. Zrób z tym coś, albo ja się tym zajmę. Proszę, daj mi się tym zająć. To dla mnie żaden problem. Nie, tamta to jest chyba jeszcze spoko w miarę. Bo stara się, żeby chyba te dzieci nie były bite, czy coś tam. No ale, kurwa, dobra, chciałbym... No, dobra, zajmę się tym i znów się tam kładę. Dobra, słuchajcie, bo to chyba będą takie scenki bez przerwy. Do momentu, aż w końcu tej dziwki nie zabije. Super! Gin, dziwko! I co, dzieciaki? No, to Grelot. Grelot jest martwa. Nie, ci dziwko nie chce ci nic zrobić. Dobra, jeszcze weźmiemy jej kasę. Świński pomiot, what the fuck? Zaraz mam to wziąć. Co to jest w ogóle świński pomiot? Ciężar jest... Myślałem, że... Nie wiem, co to jest. Jasna cholera. Nie wiem, bierzemy. No, ktoś upaka trupił. Kurwa, ciekawy kto. Nie mogę uwierzyć, że Grelot nie żyje. No naprawdę. Naprawdę, oj. Zobaczcie, jakie te dzieci się cieszą. Stój, ty. Stój, stój. Nie mogę z tobą rozmawiać? Nie wiem, powinienem ją zabić? Nie, może nie przesadzajmy. I tak mam maskę, nikt nie widział kim jestem. nie będziemy jej zabijać. I okej, gdzie mam teraz iść? Gdzie mam iść? Poinformuj Aventusa Aretino. Aha, okej, dobra, czyli ja muszę iść z powrotem do Wichrowego Tronu. Tak, to jest...
Tak, wichrowy tron. Okej, dobra. Udamy się tam i w ogóle mnóstwo osób mi już pisało, ale mam na całe szczęście pisaliście mi bez spoilerów, więc bardzo fajnie, bo ponoć ciekawe to będzie. Nie wiem jak to będzie wyglądać, bo jak mówię, nikt mi tego nie chciał zaspoilerować, takie fajne to jest, ponoć, więc przynajmniej nie wiem czego się spodziewać. No w każdym razie po wykonaniu misji mam się iść położyć spać, tak mi wszyscy mówili, bo inaczej się nic nie stanie, ale jak się pójdę położyć spać, to się będzie coś działo. Tylko najpierw muszę porozmawiać z tym... kurwa, gdzie to jest? Muszę znaleźć tego gówniorza. Aha, bo ja, dobra, już pamiętam. Tak, tam głupio się wchodziło, ale już ogarniam. Przecież ostatnio się tutaj bawiłem. Jak ja tam mam wyjść? Tutaj to będzie. Tak, to będzie na pewno tutaj i tu. Okej. Zaraz zobaczymy, jak ten dzieciak zareaguje. Co się stanie? Dobra, gdzie tu jesteśmy? Okej. Dobroduszna Grelot, czy ona... No wiesz... Dobroduszna Grelot nie żyje, haha. Aha! Wiedziałem, że możesz to zrobić! Po prostu wiedziałem! Wiedziałem, że Mroczne Bractwo mnie ocali! Proszę, jak obiecałem, powinno ci się udać sprzedać to za dobrą cenę. I dziękuję, dziękuję raz jeszcze! Co ten dzieciak mi daje? Czemu nie wyświetla się, co mi dał? Pamiątki rodu Aretino. Okej, nie wiem co to jest, ale okej. Łóżko należy do kogoś. Dobra, Jezu, ale to wygląda strasznie. To coś ty tutaj zrobił, dobra, dzieciaku. To co, wychodzimy i się idę gdzieś położyć. Najlepiej do jakiejś karczmy, wynajmiemy sobie pokój. I naprawdę będę ciekaw. Jestem ciekaw, słuchajcie, co się stanie. To jest przejście do... Aha, dobra, bo kurna, ten wichrowy tron jest tak dziwnie zbudowany. Strasznie nie podoba mi się konstrukcja tego miasta, bo się ciągle gubię. Znajdźcie mi karczmę. Czy to jest karczma? Chyba to jest karczma. W ogóle tutaj pada śnieg bez przerwy. Śnieg. To jest karczma, tak, to jest gospoda pod Knotem. Ej, już nie mogę się doczekać, o ile coś się stanie, jeszcze się okaże, że się nic nie stanie. To byłoby dziwne. No ale mam się położyć spać, dlatego... Dobra, zapiszmy. Czekajcie, tutaj jestem... Mówi, że powinniśmy po prostu tak. Okej, dobra, ty. Mam świeżo upieczonych... A ja chcę wynająć pokój. Jasne, masz dobę. Spoko, dzięki. Dobra, jak wynająłem pokój, to rozumiem, że mogę się położyć gdziekolwiek. Tak, mogę się tu położyć. Czekajcie, jestem ciekaw, co się stanie. Czy coś się będzie działo? Czy się coś nie będzie działo? Nie wiem. Którą mamy? 7? W ogóle rano jest? Nie wiem, połóżmy się na 5 godzin. Chyba coś się powinno dziać. Zaraz się przekonamy. Czy się stanie coś? Czy się nie stanie? Daj znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Budzisz się dobrze wypoczęty. Co kurwa? Ej, liczyłem, że coś się stanie. Miałem nadzieję. Ej, no przecież wszyscy mi pisali, że mam się położyć spać. Ej, jestem zawiedziony. Było, że jak się nie położę, to będzie źle. Aha. Dobra, średnio mi się to podoba, słuchajcie. A może ja się powinienem położyć w miejscu, w którym spał ten dzieciak? Dobra, słuchajcie, czekajcie. Jakbym sobie... czekajcie, gospoda pod Knotem... To jest zanim poszedłem spać, tak? Tak. Chodzi mi o to, że może, nie wiem, ja się, może powinienem jednak położyć spać u tego dzieciaka. Kurwa, jak to będzie dalej śpiewać o tym Ulfriku, to mi bębenki pieprzną zaraz. Gdzie ja mam stąd wyjść? Okej, dobra, czekajcie, tamto zadanie zostało wykonane. Zaraz, tu jeszcze jest coś różne. Bowiem trochę się zawiodłem, ej, no tak miałem się położyć. Wszyscy mówili, połóż się. Może ja mam się położyć u tego dzieciaka. No nie wiem. Jestem zawiedziony poniekąd. Bo wiem, nic się nie stało. Kurwa, ja teraz znajdę tą miejsce. Teraz już mi się nie wyświetla na mapie. Więc jest gorzej ze znalezieniem. A nie, to było to. No jasne. Naprawdę nie wiem. Ale ja nie wiem, czy ja się mogę w sumie położyć na łóżku, które... Nie no, mogę. Tylko wtedy mnie jakaś kara zwykle może czekać. Ty tu jesteś. Dobra. Idziemy spać. A nie, nie możesz spać. Jasna cholera, nie podoba mi się to. Co ja zepsułem w takim razie? Ej, no tak mi pisaliście, miałem się położyć, albo źle coś wyczytałem, ale no nie. Dobra, ja sobie wiecie gdzie idę? Ja sobie idę do Białej Grani. Bo ja mam tam domek, prześpimy się tam. Prześpię się tam cholera 20 godzin, a co tam? 24. albo do wieczora, nie wiem, no chciałbym, żeby coś się stało. No miałem dołączyć Mroczne Bractwo, coś się miało dziać, a tu... Kurwa, nic się nie dzieje. Ej, no zrobiłem to zadanie tak jak trzeba. Nie wiem dlaczego. A może ja powinienem nie rozmawiać z nim?
Jasna cholera, ej, ale to już będzie... Gdzie ja idę, kurwa? Do jakiego sklepu idę? Ej, no może ja rzeczywiście nie powinienem iść rozmawiać z tym chłopcem. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. O! Patrzmy. Tak, dostałem tę notkę. Co to jest? Od kogo? Nie wiem. Podejrzany typek w czarnej szacie. Nie widziałem twarzy. Zapłacił jednak sporo złota, by ci to przekazać. To chyba na tyle. Muszę iść. Coś zapłacił mu sporo złota, żeby mi coś przekazał. Dobra. Gdzie to jest? Czekajcie. Do właściciela? No to chyba nie. Krótki liścik. To jest to? Co to jest? Masz się wybrać w terenie i znaleźć brakujące wilki przed następnym turniejem. Straciliśmy ich zbyt wiele. Co? To chyba nie o to chodzi. Nie, to raczej nie ten liścik. Liścik zabójcy Mrocznego Bractwa, ale to już chyba miałem wcześniej ten liścik. A nie to, co to jest w ogóle, jakaś mapa? Ja tu mam jakieś rzeczy, aha, mapa skarbu. Co to jest? Zgodnie z poleceniem masz wyeliminować osobę imieniem Judy. Aha, no, to już kiedyś dostałem. Znaczy, no, zabiłem mordercę, który próbował mi zabić. Notatka, nagroda, no, poradnik. Jezu, no nie wiem, gdzie ja to mam. Tajemniczy liścik, to nie jest to? O cholera! Ej, dobra. Dobra, what the fuck? No to co jest co najmniej straszne? Wiemy. Okej, okay, jak chcieli mnie zastraszyć, to wiedzą, jak to zrobić. Taki króciutki, bardzo króciutki liścik, który jednak wiele mówi. Przyznajcie sami. Powiedziałbym, że bardzo wiele mówi. Aha, ja się zastanawiam, co ty robisz w moim mieszkaniu. Ale dobra, Lidio, siedź sobie. Prześpijmy się długo, długo. Chcę, żeby się coś stało. Ja bym naprawdę się chciał, żeby coś się stało. A tu się nic nie dzieje. What the fuck? Ej, chyba mam swoje, co chciałem. Gdzie ja jestem? Co to kurwa ma być? Dobrze się spało? Astrid, ej, to ona była na tym liściku od, co miałem niegdyś od Mrocznego Bractwa, co chciała, żeby mnie wyeliminowano, bo ktoś odprawił na mnie ten czarny sakrament. Co, gdzie ja jestem? Kim ty jesteś? Czy to ważne? Jest ci ciepło, sucho i wciąż żyjesz. Nie da się tego samego powiedzieć o starej Grelot. A skąd wiesz o tym? Wie już połowa Skyrim. Stara Jędza zostaje zaszlachtowana we własnym sierocińcu? Takie rzeczy szybko się roznoszą. O, nie zrozum mnie źle. Nie krytykuję, to było dobre zabójstwo. Należało się starej Jędzy. No i banda urwisów zawdzięcza ci ratunek. Ale jest tu pewien mały problem. O cholera. Nie odzywaj się. Dobra, jaka tutaj odzywka. Nie podoba mi się to, nie, bo to ja tutaj... Ja będę milczał, ja nic nie mówię. Ja nie wiem, co powiedzieć, więc milczę. Widzisz, ten mały chłopiec Aretino szukał Mrocznego Bractwa. Szukał mnie i moich współpracowników. Dobroduszna Grelot była ze wszech miar kontraktem Mrocznego Bractwa. Była celem, który został przez ciebie skradziony. Zabójstwo musi zostać odpłacone. Mam zamordować kogoś innego? Kogo? Ciekawe, że o to pytasz. Jeśli się odwrócisz, zauważysz moich gości. Zebrałam ich z... A cóż, to w sumie nieistotne. Tu i teraz. Tylko to się liczy. Widzisz... Na jedną z tych osób jest kontrakt i ta osoba nie może żywa opuścić tego pomieszczenia. Która jednak? Spróbuj odgadnąć bez mojej pomocy. Dokonaj wyboru. Dokonaj zabójstwa. Ja będę patrzeć i podziwiać. O kurwa! Ej, takiej akcji się nie spodziewałem. Nie wiem, kto tam jest, nie mogę się jeszcze odwrócić. Nie wezmę udziału w tym szaleństwie. Ja się nie odzywam, będę milczał. Ciągle milczę. Tak, wiecie, niech nie wie, co ja sobie myślę. Mam rozumieć, że milczenie oznacza zgodę? W takim razie wiesz, na czym stoimy. Zabij, a będziemy kwita. Spłata długu to tylko jeden szybki cios nożem. Okej, okay, boję się odwrócić, kto tam jest. Czy ona w ogóle cholera nie ma twarzy? Czy ma, nie, ona jest zakryta czymś chyba? No tak, ona ma... A, dobra, bo ona tu ma oczy, jakoś tak źle patrzyłem. Wygląda jak prawdziwa zabójczyni. Dobra, odwracamy się, kto tam jest. What the fuck? Ej,
No, to jest trochę chamskie. Mogę z nimi rozmawiać? Słyszę cię. Proszę, wypuść mnie. Nic ci nie zrobiłem. Dobra. A ty kim jesteś? Zabieraj to! Kim jesteś? Nie twój cholerny interes, kim jestem. Skoro masz mnie zabić, to mnie zabij. Mara mi świadkiem, że gdybym nie miała na głowie kaptura, to naplułabym ci w gębę. O cholera. Czy ktoś mógłby zapłacić za zabicie cię? Słucham? Co to za pytanie? Dobra, ja muszę chyba dowiedzieć się, kogo powinienem zabić. W porządku, tylko powiedz mi wszystko, co chcę wiedzieć. Perswazja, spróbujmy perswazji. Mieszkam w Skyrim z 6 dzieci i bez męża. Nie mam czasu na bycie miłą. Ludzie patrzą na mnie z góry? Narobiłam sobie wrogów? Pewnie, że tak. Aha, okej. Nie mam czasu na te brednie. Jasne. Mam dzieci do wyżywienia. Dobra, jeżeli to, co mówi, to prawda, to nie wiem, czy powinienem jej zabijać. W ogóle, jakie to jest zakrwawione? Ja stanę, to ja mogę rozmawiać? To wyczekiwanie mnie dobija. No spoko. Możesz się zdecydować, kto ma kontrakt? No, myślę, kurde. Jejku. Nasza znajomość kiepsko się zaczęła, ale spokojnie. Nie pierwszy raz mnie sponiewierano. O cholera, słyszycie jego głos? To jest Khajiit. Na 100% moja rasa. Kim jesteś? A, wasza. Do usług. Poszukiwacz dóbr, poborca żywotów i hańbiciel córek. Nie zdarzyło ci się o mnie słyszeć? Może każę moim ludziom wyciąć moje imię na twej piersi? Dobra, ciebie będę musiał zabić pewnie. Czy ktoś mógłby zapłacić za zabicie cię? Mnie? Żartujesz? Spróbujmy go przekonać. No dalej, powiedz mi, jesteśmy przyjaciółmi. No chyba jesteśmy z tej samej rasy, stary. Pytanie powinno brzmieć, czy ktoś zapłaciłby za zabicie mnie ponownie? Jeśli dzień dobiega końca, a wciąż nikt nie próbuje wypatroszyć mnie na ulicy, czuję się rozczarowany. Aha, spoko. Myślę, że to on ma kontrakt. Coś ci powiem. Takie bardzo logiczne. Nie? A obiecuję ci, że moi przeciwnicy nie wytropią cię jak jasne. Dobra, mam cię w dupie. Jeszcze od ciebie się chcę dowiedzieć, kim jesteś. Nazywam się Fultheim. Jestem żołnierzem, a właściwie najemnikiem. Wiesz, mieczem na sprzedaż. Całe życie mieszkam w Skyrim. To wszystko. Naprawdę jestem nikim. Nie możesz mnie wypuścić? Czy ktoś mógłby zapłacić za zabicie cię? Co? O bogowie, nie chcę umierać. Ale z ciebie, kurwa, ciota, taki najemnik. Dobra, jego zastraszymy. Odpowiedz albo gin. Proszę. Nie wiem. Jestem żołnierzem. Zabijałem ludzi, gdy dostałem rozkaz. Może czasami mnie ponosiło. Ale wojna to wojna, prawda? Nikt nie może mnie za to winić, nieprawdaż? Ja pierdolę, dobra, teraz to już nie wiem. Co takiego zrobiłem? Proszę. Kurde. To było. Tego gościa chce zabić każdy. I ona nie ma kontraktu. Ale tego gościa chce zabić każdy. Ale to może być takie podchwytliwe jak dla mnie. Bo ten koleś jest żołnierzem, jest najemnikiem. Sam mówi, że go czasem mogło ponieść. Pewnie poniosło kiedyś i być może dokonał jakiegoś błędnego wyboru. No, jesteś Khajiitem, dokładnie, masz ogonek. Słuchajcie, dobra. Wiem, że bardziej oczywiste byłoby zabicie tego gościa. Ja sobie zdaję sprawę. Ja dobrze sobie zdaję sprawę, że zabicie jego jest bardziej oczywiste. Ale z drugiej strony dla mnie to jest takie byłoby zbyt proste, zbyt oczywiste. Jak mówię, ja nie czytałem nigdzie, kogo ja powinienem zabić, kto ma rzeczywiście kontrakt, ale ten koleś jest żołnierzem, jego mogło ponieść. Już go zastraszyłem raz. Mówiłem Holgrimowi, że zabijanie śpiących jest niehonorowe. O! Aha, dobra, słuchajcie, moim zdaniem jednak to nie on ma kontrakt. Może jego chce zabić każdy, ale moim zdaniem to on ma kontrakt. Dlatego, stary, wybacz mi, ale moim zdaniem to ty powinieneś zginąć. Zaraz się przekonamy. I co teraz? O, ten skomlący Nord? Tak, tak, tak. Już pojmuję, skąd ta konkluzja. Interesujący wybór. Dobra. To kto to był? Czekajcie, kto został zakontraktowany? To mnie interesuje.
Nie, nie, nie. Nie pojmujesz? Wina, niewinność, dobro, zło są nieistotne. Ważne jest tylko, że ja ci zleciłam zabójstwo i zlecenie zostało wypełnione. Ha, rozumiem. Czyli nikt z nich tak naprawdę nie miał kontraktu. Ja decydowałem o tym, kto ma kontrakt. Rozumiem, cwana jest, przyznam. Cwana, bo ciekawie pogrywa. Mogę więc odejść? Oczywiście. Twój dług został spłacony do samego końca. Oto klucz od chaty. Ale dlaczego mielibyśmy na tym poprzestać? Proponuję iść o krok dalej. Chciałabym oficjalnie zaprosić cię do naszej rodziny. Mrocznego Bractwa. Na południowym zachodzie Skyrim, w sosnowym lesie, znajduje się wejście do sanktuarium. Jest ukryte przed ciekawskimi tuż pod traktem. Gdy czarne wrota zadadzą ci pytanie, odpowiedz: cisza, bracie. Wpuszczą cię, a twoje życie rozpocznie się na nowo. Zobaczymy się w domu. A to ciekawe. Muszę przyznać, że to naprawdę ciekawa kobieta jest. Dobra, ten dom w ogóle taki zakrwawiony. Koleś nie żyje. Czemu ja jeszcze go nie przeszukałem? Ale nie ma nic ciekawego. Wy żyjecie, pewnie was uwolni. A ja wychodzę. To było naprawdę ciekawe, muszę przyznać. Już wiem, dlaczego nie chcieliście mi spoilerować. I ja uważam, że ja dokonałem słusznego wyboru, bo tamten koleś może jest jakimś łajdakiem, gdzie go próbują zabić i te sprawy, ale w ogóle wow, gdzie oni mnie kurwa wywieźli? Ja pieprzę. Wow. No dość daleko, jak tu jest samotnie. Wow, 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 wow. Dobra. Zadanie. Gdzie jest moje zadanie? Gdzie ono się świeci? Czy jestem ślepy? Gdzie jest moje zadanie? Czekajcie, nie widzę mojego zadania. A może nie mam go zaznaczonego? Nie, mam zaznaczone. Czekajcie, to różne sobie wyłączmy. Prawdziwi przyjaciele. Wejdź, tak, to chcę mieć włączone, okej. Okay. I gdzie to jest? Gdzie to jest? To jest w dół. Jasna cholera, czy ja tego nie widzę, czy jestem ślepy? To jest tutaj? Nie, to jest opuszczona chata, tu już jestem. Ej, bo ja nie widzę, gdzie to ja mam iść. Dobra, jeszcze raz M, czekajcie. Może jestem ślepy. Dobra, tu mi się świeci, tu bardziej w dół, jeszcze bardziej w dół, tu i tu mi znika. Kurwa, gdzie to jest? Usunie. Ej, ja nie wiem, gdzie to jest. Mi się to świeci cholera na mapie? Tu już nie o to chodzi, może mam kurwa gdzieś to znaleźć. Czekajcie, jeszcze raz zadanie. W ogóle, holy fuck! O kurwa, jak ja dawno ze smokiem nie walczyłem. Chodź tu, dziwko! Nie, dawaj to! Jebaj go! Nie uciekaj! Ty cioto! Chodź tu, dziwko smocza. Dobra, słuchajcie, dawno ze smokiem nie walczyłem. Wiem, że mam zadanie, ale smok to smok. Cholera, do wody wbiłem. No chodź tu! Jasna cholera, już dawno się nie bawiłem ze smoczkami. Chodź, podlatuj tu. Przez te cholerne drzewa ciężko będzie mi trafić tego cholernego smoka i zwrócić jego uwagę. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty latasz? Ty głupie smoczysko, ty. Czy on naprawdę jeszcze mnie nie zobaczył? Jeszcze tnie mi troszeczkę, ścina mi grę, a ja muszę go jakoś wyprzedzić, żeby on dostał, albo nie wiem co inna. A może ja się będę jakoś, nie wiem, będę skakał. Może mnie zobaczy. Chodź tu, frajerze. Tu jestem. Gdzie kurwa spierdala? Ej no, nie! Nie, nie ma tak. Nie ma. Chodź tu. Ej, wczytujemy. Ja chcę smoka. Ja chcę cholera smoka. Chodź tu, frajerze. No, musisz, no, jasna cholera, czemu ja ciągle do wody wpadam? Dobra, nie mogę go sobie tak odpuścić. Chodź tutaj, smoczysko. Ty niedobre. Chodź tu. Tu jakoś tak cofasz w górę? Tak, o ty jakoś tu w... Nie, tutaj zaś tu. O! Czy ja cię w ogóle trafiłem? Nie jestem w stanie trafić tego cholernego smoczyska. No nie mogę go trafić, a jeszcze mnie, mówię wam, ścina trochę. I jak już próbuję w ogóle wcelować się w górę, to już jest źle. Jeszcze ty powinieneś dostać coś tam jedno chociaż, zraz. Bum! Chodź tu kurwa na ziemię, ty sukinsynu, ty. Jak on mnie jeszcze nie zauważył? Trzeba być tępą dzidą. Chodź tu, kurwa mać. Zaraz spierdoli. Gdzie, cofasz? Nie cofasz? No i zaś ucieka, ej. To jest niefajne. Ja muszę gdzieś iść, żeby go zatłuc.
Chodźmy sobie może na tą wysepkę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Ale no, czemu mi się to zaś bierze? Dobra. Naprawdę chcę cię ubić. Chcę z tobą walczyć. Czy ty jesteś, cholera, ślepy, głupi, tępy? Ej, no to jest niemożliwe. A może to jest... może to jest ten jakiś, kurwa... O? Nie, to nie smok? Czy coś mnie wykryło? Tylko nie wiem, czy to smok, czy... Chyba mnie coś innego wykryło, bo mam... Mam muzykę, ale to nie smog mnie wykrył. Zostałem wykryty, ale przez... No nie, przez te gówna... Nie, słuchajcie, ja muszę wczytać jeszcze raz. Przepraszam was bardzo, ale ja muszę zawalczyć ze smokiem. Musicie to zrozumieć. Mam wielką potrzebę. Nie walczyłem od dawien dawna ze smokami. I po prostu czuję się już zły i mam ochotę walczyć. Tylko czy ja nie jestem w stanie go, jasna cholera, trafić? No, to jest chamstwo. Chamstwo w państwie. Chodź tu. Mogę długo trzymać i będę tak, aż może podlecisz jakoś odpowiednio, albo... Jeszcze on powinien dostać, naprawdę, bo ja już staram się tak na wyprzedzenie go strzelać. Jakoś nigdy nie dostał. To jest co najmniej nielogiczne. No, jak ty mnie w ogóle nie widzisz? Smoki to takie niby fajne. O, no, żeby teraz cię trafił. Teraz to już na pewno go nie trafię, bo już chybiam jak pojebany. Naprawdę, ale że ani razu nie dostał tą cholerną strzałą. Ja się zaczynam zastanawiać, czy on nie jest jakimś może kurwa smokiem fabularno-chujomartym. Że nie da się go ujebać. Nie, wiecie co? Dobra, ostatnia próba. Ostatnia próba, jak nie, to chuj. Chuj z nim, chuj mu w dupę. Nie będę się nim interesował. Mam cię w dupie, smoku. Ostatnia szansa. Daję ci ostatnią cholerną szansę. Wchodzę sobie na skałkę. I patrzcie na to. Teraz tego w ogóle nie zobaczę z tej skałki. Do dupy strasznie w miejsce wybrałem. Chociaż może... No nie, no. On jest ślepy. On musi, słuchajcie, on by musiał dostać, to jest niemożliwe. Nie wiem, czy to jest kurwa tak, że on sobie lata i go się nie da ubić. No sorry. Widzieliście, że na tyle strzałów musiał dostać zraz. Dobra, pierdolę go, przepraszam. Przepraszam was bardzo. Ale nie mam do niego sił. Ja nie wiem, gdzie ja mam iść, to jest najgorsze. Jeszcze raz sobie muszę włączyć zadania. Prawdziwi przyjaciele, czekajcie, wejść do sanktuarium. Zgodnie z poleceniem udało mi się zamordować, który znajduje się w południowej części Lasu Sosnowego. Asyć przekazała mi też aktualne... Dobra, gdzie to jest? Jasna cholera. W południowej części. Czy to zadanie anulowałem je jakoś z tego? No tak. Pokazuje mi na mapie. Chyba, że po prostu mam... A może ono jest gdzieś tu niedaleko? Może tu jest gdzieś ten lasek? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, jeszcze się kawałek w tym odcinku przejdziemy. Nie wiem, czy to będzie aż tak daleko, czy nie. Nie wiem, gdzie to są jakieś laski sosnowe. Chociaż mi to pokazuje, że to jest jakoś zajebiście daleko. Może ja powinienem... Chodźmy do Rokinsztedt. Może to jest gdzieś tutaj, nie wiem. Słuchajcie, bo to jakoś tak dziwnie pokazuje mi na tej mapie. Sami widzicie. Zobaczymy. Może to było koło tej chatki, a ja mam tu jeszcze jakieś inne zadanie zaznaczone. Tego w sumie... Nie no, innych zadań nie mam zaznaczonych. Ej, nigdy nie patrzyłem na to, ile ja mam zadań wykonanych, a tutaj też się te wyświetlają. Dobra, jak teraz włączę mapę, będę chciał zadanie. Czemu ono mi się nie wyświetla? Tego nie rozumiem. Czy to powinno się świecić, chyba że ja mam to po prostu znaleźć, że to jest takie, właśnie takie cwane zadanie. No ale to będzie dziwne, bo w sumie już nie wiem, czy powinienem szukać gdzieś tu, czy gdzieś tam, czy gdziekolwiek. No ale to mogę zrobić jeszcze poza odcinkiem w sumie, że mniej więcej zorientuję się, dokąd powinienem się udać. Bo jednak takie szukanie zupełnie po omacku, to ja zdaję sobie sprawę, że to nie musi być wcale ciekawe. Kim jesteś? Chodzą słuchy, że w pobliżu dzieje się coś niedobrego. Właśnie idę to sprawdzić. A dokąd zmierzasz? Nie mogę tego mówić pierwszej lepszej osobie. Wiesz, to ważne sprawy. A, ale może, ej, to jest właśnie, może jakieś będzie fajne zadanie. Czekajcie, spróbujemy przekonać. Mogę ci oszczędzić wielu kłopotów. Nie, chyba sobie poradzę. Dzięki. O, ty cwaniaro, a mogę jeszcze zgadać z tobą? W pobliżu dzieje się coś niedobrego. A, może powinienem ją śledzić czy coś, ale szczerze mi się nie chce. Mogłem w sumie dać jej pieniądze, skoro jest najemniczką czy kimś tam, to pewnie by się zgodziła. Dziwne jest z tym zadaniem, jak mówię wam. Nie pokazuje mi, nie wiem, gdzie mam się udać w sumie. Jeszcze raz spojrzę na mapę. A to tu jest! Jasna cholera, jak ja tego nie widziałem. Cholera, ale jaja.
Ej, nigdy jeszcze nie byłem w Falkret, jeszcze nigdy nie byłem w tej okolicy tak naprawdę. A, bo tu jest ten grobowiec zmierzchu. Dobra, słuchajcie, idziemy do kamienia przeznaczenia, to jest tak w miarę najbliżej. I pójdziemy tam na nogach. Ale to będzie właśnie podróż na kolejny odcinek. Kurde, albo bym zawalił, bym chciał na nogach tam iść, Boże, ile musiałbym przejść. No ale w sumie kiedyś trzeba odkryć ten cały obszar, prawda? No kiedyś trzeba. Ale dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. W kolejnym materiale może jeszcze nie dojdziemy do nie dołączymy do Mrocznego Bractwa. No ale kto wie jak to będzie wyglądać. W kolejnym odcinku musimy dojść w każdym razie do tamtego miejsca. Nie wiem jakie przygody mnie czekają po drodze, no ale przekonacie się o tym w kolejnym już materiale. Teraz się z wami żegnam, nie zapomnijcie więc ocenić, skomentować, zasubskrybować. W kolejnym odcinku, jak mówię, idziemy, gniemy do przodu, wykonywać kolejne już zadanie. No to tyle na dzisiaj. Tak więc cześć i czołem wam wszystkim i narka.